Suwałkach pojawiły się już brązowe pojemniki na kolejny rodzaj odpadów. Miasto przypomina o nowym obowiązku, jaki ustawodawca nałożył na gminy i segregujących śmieci mieszkańców. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, popularnie nazywana ustawą śmieciową, wprowadziła nowy obowiązek od 1 stycznia tego roku. Tym nowym obowiązkiem jest kolejna frakcja śmieci, którą należy segregować, i są to tak zwane bioodpady. W związku z tym już od 1 stycznia we wszystkich altanach na osiedlach wielorodzinnych pojawiły się nowe śmietniki na odpady nazywane bio, i z takich śmietników, z takich kontenerów nasi mieszkańcy już powinni korzystać i takie odpady segregować. Brązowe kubły pojawiły się też w Wiatach przy tych posesjach, których właściciele segregację śmieci chcą rozpocząć już we własnym domu. Jeżeli zadeklarowali w swoich deklaracjach, że segregują odpady, to właśnie tą frakcję również powinni jakby odkładać do oddzielnego worka czy też pojemnika. Pamiętajmy, że do pojemników nie powinny trafiać odpady niebezpieczne, takie jak akumulatory, świetlówki, baterie. Nie powinny tam też trafiać odpady poremontowe, budowlane i wielkogabarytowe. Pojemniki w kolorze żółtym przeznaczone są na plastik i aluminium, niebieskie na papier, białe i zielone na szkło. Pojemniki brązowe przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji. Mogą to być resztki pożywienia, mogą to być na przykład rośliny, których chcemy się pozbyć. Generalnie te rzeczy, które są po prostu organiczne. Nowy sposób segregowania śmieci nie pociąga za sobą zmian w opłatach. Pozostają one na tym samym poziomie.